Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na prezentacji listy Lewicy okręgu nr 3. Nazywam się Elżbieta Sokołowska, jestem liderką tej listy. Chciałabym zaprezentować Państwu listę kandydatek i kandydatów do Sejmiku Województwa Lubelskiego z powiatów Parczewskiego, Radzyjskiego, Bialskiego i Łukowskiego. Lista nasza jest bardzo kobieca. Jest to jedna z niewielu list w całej Polsce pewnie, gdzie 70% stanowią kobiety. I też kobiety chciałyby zmieniać Lubelszczyznę. Na tej liście znajdują się osoby, które wiele działają dla regionu i są dość znane. Dwójką na liście jest Sylwia Romańska-Węzik. Trójką Małgorzata Sobieszczańska-Rogala z Radzynia. Kolejne osoby to Piotr Siczek, Iza Pastuszka, Patrycja Dobosz-Furman z Parczewa oraz z Białej Dariusz Duklewski. Hasło Lewicy na te wybory to przede wszystkim SMS, czyli szpital, mieszkanie, szkoła. Mówimy o potrzebie poprawy usług społecznych, które dla mieszkańców województwa lubelskiego są bardzo ważne. Jest to jeden z najbiedniejszych regionów w Polsce, jeśli nie najbiedniejszy, oraz najbardziej starzejący się. Usługi społeczne, które chce w budżecie województwa lubelskiego planować Lewica, mają ogromne znaczenie dla społeczności oraz dla wsparcia rozwoju lokalnego, w tym także wsparcia rolnictwa. Proszę teraz kolejnych kandydatów, jeżeli zechcą zabrać głos. Dzień dobry, Sylwia Romańska-Węzik. Pochodzę z Krzywdy, z powiatu łukowskiego. Jestem kandydatką do Sejmiku Województwa Lubelskiego z listy Lewicy, z miejsca numer 2. Od ponad 20 lat działam na rzecz rozwoju Lubelszczyzny, od ponad 10 lat na rzecz rozwoju powiatu łukowskiego, wykorzystując dostępne fundusze unijne. Jestem prezeską lokalnej grupy działania z Łukowa. Działam na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, współpracuję z samorządowcami, organizacjami pozarządowymi, mieszkańcami w celu rozwoju powiatu. Chcę powiedzieć, że jestem jedną z najaktywniej walczących osób, kobiet, aby nie doprowadzić do wrogiego, bezprawnego przejęcia lokalnych grup działania. I z dumą chcę powiedzieć, że mi się to udało i udało się obronić nasze stowarzyszenie. Sejmik to środki unijne. Będę pilnowała i zależy mi, tak jak powiedziała tutaj nasza liderka Ela, na równomiernym, transparentnym, właściwym podziale środków na usługi społeczne, co gwarantuje start z listy Lewicy. To równomierny rozwój naszych gmin, powiatów jest dla nas bardzo ważny, bo tam mieszkają ludzie, którzy chcą godnie żyć. To tutaj są szkoły, szpitale, przedszkola, ośrodki zdrowia. Chcę pracować z waszego wyboru, dla was, na wasze zlecenie. Bardzo proszę o oddanie głos na listę Lewicy. Sylwia Romańska-Węzik. Dzień dobry, witam serdecznie. Patrycja Dobosz-Furman. Pochodzę z Parczewa i właśnie powiat parczewski jest dla mnie najważniejszy, ale w sejmiku zajęłabym się również mieszkańcami, usługami społecznymi dotyczącymi mieszkańców powiatu radzyńskiego, bialskiego i łukowskiego również. Pracuję w prywatnej, najstarszej firmie w Parczewie. Jestem współprzewodniczącą Nowej Lewicy w powiecie parczewskim. Działam również w ramach organizacji takiej wewnętrznej Nowej Lewicy, Lewica Kobiet. Proszę Państwa o głosy. Mam numerek numer 8 i zamykam naszą listę. Szanowni Państwo, nazywam się Natalia Klimkowicz. Nie jestem kandydatką do sejmiku, natomiast kandyduję do Rady Miasta Biała Podlaska z Komitetu Prezydenta Michała Litwiniuka. A tak też może nie do końca w temacie tej konferencji, natomiast chciałabym odnieść się do tego, co powiedziała liderka naszej listy Ela, że nasza ta lewicowa, sejmikowa lista jest bardzo kobieca i uważam, że jest to niesamowicie ważne, ponieważ na każdym szczeblu władzy, władzy samorządowej również, mamy zdecydowanie niedobór kobiet. W Radzie Miasta Biała Podlaska zasiada łącznie 23 radnych, z czego tylko 3 osoby to kobiety. To musi się zmienić, jeżeli chcemy, żeby głos kobiet był bardziej słyszany w każdym szczeblu władzy. Dziękuję.
Ja jeszcze dodam, że obecnie w sejmiku mamy 18, w sejmiku województwa lubelskiego mamy 18% kobiet. I to nawet nie spełnia takich norm, że tak powiem, parlamentu naszego, gdzie jest około 30% już. Więc naprawdę głosujmy na kobiety, bo to jest inna jakość polityki i to udowodniły też inne kraje europejskie, że i w samorządach, i w polityce ogólnopolskiej obecność kobiet jest bardzo ważna. Stajemy do wyborów samorządowych z listy Lewicy. 5 lat temu, w 2018 roku, tę listę otwierał Riad Haidar. Jest to dla nas ogromny zaszczyt, ale też mamy ogromne poczucie odpowiedzialności. Nie tylko jeśli chodzi o wynik, ale jeśli chodzi w ogóle o moralność i etykę, jaką sobą reprezentował, więc stoimy przed ogromnym wyzwaniem.